Pani marszałek, Wysoka Izbo, już wiem, co uczynię, gdy przyjdą do mojego biura wyborcy, prosząc o pracę, prosząc o środki na żywność, prosząc o środki na opłaty, prosząc o środki na wykupienie recept. Po prostu przedstawię im stenogram dzisiejszej wypowiedzi pani poseł Kochan. Myślę, że będą szczęśliwi i myślę, że zrozumieją. I ja będę miała również problem z głowy. Myślę, że to najlepsze wyjście. Ale proszę Państwa, ja chciałam się upomnieć przede wszystkim o grupę osób najsłabszych, a mianowicie grupę osób starszych. O nich niewiele tutaj pan minister mówił, a jest to grupa osób, która jest tak naprawdę wykluczona obecnie z systemu, nie z systemu państwa. Ona, to jest jeden z największych dramatów, myślę, naszej Izby, ale też powodów do hańby tego rządu. Problem ubóstwa wśród ludzi starszych, emerytów, rencistów. To grupa społeczna ponad 4 miliony osób, która żyje w skrajnej biedzie, nie otrzymuje minimalne świadczenia emerytalne. To są osoby przede wszystkim schorowane, słabe, niepełnosprawne. Ich sytuacja materialna wyklucza ich również z korzystania z systemu zdrowia, którą gwarantuje konstytucja. Ci ludzie odchodzą od okienka apteki, nie wykupując recept, nie realizując tych recept, ponieważ ich po prostu na to nie stać. Konsekwencją tego jest oczywiście to, że stan już kończy, że stan zdrowia pogarsza się i ci ludzie nie mają szans nie tylko na wyzdrowienie, ale również na przeżycie. Ludzie żyją w upokorzeniu, ci starsi ludzie żyją w upokorzeniu. I ja mam tylko takie pytanie, jak długo jeszcze rząd będzie przyzwalał na tego typu praktyki, gdy tak naprawdę ci ludzie będą żyli w upokorzeniu i będą pozbawieni jakiejkolwiek opieki, bo nie mówmy tutaj o opiece społecznej, bo tak naprawdę ta opieka społeczna jest w tej chwili fikcją. Dziękuję. Dziękuję pani posłanko.